Legnica. To tutaj chcieliśmy się znaleźć już od dawna. Witajcie na kolejnym odcinku. Znajdujemy się w Legnicy i mamy tutaj przed sobą szpital poradziecki wojskowy. Bardzo znany i bardzo często odwiedzany przez grupy paranormalne. I my dawno chcieliśmy się tutaj zjawić. Dzisiaj jest ten dzień. Sprawdzimy wszystkie budynki, bo jest tutaj dużo innych budynków. Mamy tutaj nawet basen, mamy tutaj kino i ogólnie mamy tutaj szpital. Salę operacyjną, salę pacjentów. Sprawdzimy pod kątem paranormalnym, zwiedzimy każdy z budynków. Z nami jest Dawid za kamerą. Siemka. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda z naszej perspektywy. Więc długo nie przedłużamy, historia za niedługo. Będziemy tutaj przechadzać się w nocy. Czekamy, aż się ściemni, a was zapraszamy na odcinek. Chodźcie za nami. Szpital w Legnicy został wybudowany w 1929 roku przez Niemców. W czasie II wojny światowej leczono tu przede wszystkim rannych żołnierzy Wehrmachtu. Obiekt podzielono również na różne oddziały, m.in. dział psychiatrii, zakaźny czy chirurgiczny. Bez cienia wątpliwości w ówczesnych czasach był to jeden z najlepiej wyposażonych szpitali w promieniu kilkuset kilometrów. Czasy największego rozwoju szpitala w Legnicy minęły mniej więcej po zakończeniu II wojny światowej. Wówczas niemieckie wojska opuściły obiekt, który szybko został przejęty przez Sowietów. Sytuacja nie zmieniła się przez kolejne lata, aż do 1993 roku, kiedy to budynek stał się własnością zaburzan. Obywateli polskich wysiedlonych w latach 1944-1952 z terenów byłych polskich Kresów Wschodnich. Początkowo pojawił się pomysł sprzedania ogromnego kompleksu. Plan się jednak nie powiódł. Nie znalazło się również wystarczająco dużo środków na utrzymanie szpitala, który siłą rzeczy z dnia na dzień popadał w ruinę. Obecnie ogromny opuszczony kompleks stoi pośrodku lasku złotoryjskiego, otoczony betonowym murem i owiany aurą grozy. Do połowy 2019 roku teren ten był strzeżony przez ochronę. Zabrakło jednak pieniędzy na dalsze opłacanie firmy ochroniarskiej. Co jakiś czas grupy śmiałków, w tym i my, decydują się na odwiedzenie opuszczonego szpitala. Relacje niektórych grup mrożą krew w żyłach. Spacer po długich korytarzach i szpitalnych salach w całkowitej ciszy, pośrodku lasu, a nieraz i w ciemności rozpala wyobraźnię. Według niektórych kompleks ma być bowiem nawiedzony i owiany złowrogą aurą, zwłaszcza że nieopodal mieści się tu kaplica z prosektorium, które najpewniej przygotowane było na cztery ciała. Tak więc zaczynamy naszą przygodę w Legnicy w opuszczonym szpitalu poradzieckim, wojskowym. Chodzimy. Mamy wszyscy tryby samolotowe włączone. Jakieś podstawowe sprzęty do rąk wzięte. I badamy. To no najpierwszy wstęp, w sumie właśnie ten pierwszy budyneczek. Na wstęp pierwszy budyneczek. Ła, taka można powiedzieć, to jest chyba ta... jak się to nazywa? Jak się nazywa taki budyneczek przy tym, przy wejściu? Stużówka, stużówka. O, stużówka. No. No, spoko. Chyba nic nie miałem. No, nie ma co oglądać w sumie. Tutaj. Tu macie tylko tyle, co widzicie. Tak, to co tam widzieliśmy w środku. No. Tak, tak. Wcześniej mieliśmy tutaj ludzi, jak to za dnia. Tak. Tylko, że strasznie nie odpowiedzieliśmy. Tędy, tutaj tak. Byliśmy. Tutaj. To tutaj strasznie nieodpowiedzialnie się zachowali. Nie patrząc, czy ktoś idzie chodnik ulicą i rzucili tu butelkę przez okno i zapalniczkę rozwalili o podłoże. Ale mam nadzieję, że nie ma nikogo w tym budynku. Idziemy pierwsze do tego budynku. Tak. Strasznie nieodpowiedzialnie. Jak jesteście w takich miejscach, no najważniejsze, nie świłujcie po prostu.
nie świrujcie w takich miejscach, zachowujcie się odpowiedzialnie. Przede wszystkim nie rzucajcie rzeczami przez okno, nie wiedząc, kto jest za oknem, bo to jest nieodpowiedzialne. A jesteście na Ubeksie, albo jak jesteście na jakiejś takiej posiadówie, to no, szacunek dla tego miejsca też jest ważny. Ujo, holo. Wow. No to ja się nie dziwię, że tu. Schody w górę. Kino właśnie, jesteśmy w kinie. Tak, kino, no. Na pewno, na 100%. Takie pseudo kino, można powiedzieć. Przejdę sobie po całym. Tam gdzieś dalej jeszcze coś jest. Robociki. No, całe pokażemy. Nie patrzyliśmy, czy widać moje ręce, ale myślę, że widać. Nawet jak coś, to wyciągam bardziej do przodu, nawet dłonie, nie? Więc powinno być git chyba. Myślę, że tak. Tak. No, to dobra, to okej. Okay. To pokażemy wam, co to. Nic nie ma, tu już jest wyjście, nie? Toalety. I tu wejście znowu. No. Kilka pomieszczeń z tyłu, takich technicznych, zaplecze techniczne. I teraz tam wyszli. Dobra, widzę ich. Muszę tylko ostrożnie i pod nogi patrzeć. Ło, czuć, nie czuć, widać kurz w powietrzu. O, pomieszczenie, zaplecze pewnie techniczne albo coś takiego. Ło. Patrzcie to. Wow. Dobra. Piwnice też są. Podobno właśnie bardzo klimatyczne z tego, co czytałem w opiniach. Że bardzo klimatyczne są piwnice. A to nie, to jesteśmy po prostu niżej, na piętrze podstawowym. Tak, to jest jakieś takie obniżenie terenu. No i tu jesteśmy na, tak, poniżej poziomu gruntu. No. No i w tam pomieszczeniach nic. Jeszcze tu wejdę, pokażę wam. Tak, toalety po prostu, zaplecze czysto sanitarne, czysto techniczne. Wychodzimy na górę. Tam widzę, że się świeci, tam byli. A nie idziemy na górę? A idziemy na górę, tędy, dobra. Bo tam też było wyjście. Ktoś chodzi? Ktoś tu jakimś motocyklem podjechał? Poczekamy, aż przyjedzie. Spoko, dobra, idziemy dalej. Kładem, aha, kładem, dobra. Kład, no, czyli z tym, dobra, okej. Okay. Ale fajnie tu. Pokażemy wam troszkę pomieszczeń. Wow. Dziura w pomieszczeniach. No i tutaj się właśnie bawiła ta młodzież. Ta. Tutaj, stąd wyrzucili butelkę. Butelka trafiła tam gdzieś na drogę. No, co jest bardzo nieodpowiedzialne. Mogła trafić w kogoś. No.
Nie róbcie tak. Radzimy wam na przyszłość. Po prostu patrzcie, gdzie coś już wyrzucacie, albo wcale tak nie róbcie. Tyle. Tyle? Aha. Czyli znowu pomieszczenia, zaplecze techniczne. Tam pokażę jeszcze tylko, jak to wygląda. Tędy, nie? Tam. A tak, właśnie, jeśli tutaj będziecie, jak coś, jak ktoś tutaj po prostu za nami tutaj przyjdzie, jedna rzecz, którą najbardziej radzimy, patrzcie pod nogi, aczkolwiek tu wszystkie studzienki, które możecie tutaj spotkać pod nogami, nie mają pokrywy. Patrzcie pod nogi, możecie wpaść w dziury. Jakby co? Ostrzegaliśmy. W ogóle jak chodzicie na urbexy, to bądźcie ostrożni, niech patrzy jeden drugiemu pod nogi. Bo możecie stracić w takich miejscach życie. Także uważajcie na siebie. Te studzienki nie są płytkie, to jest na 3 metry głębokości w ziemię, jak nie lepiej. Zaczynamy teraz już takie miejsca grubsze. Budynki już tak. Takie bardziej... Większe. Tak. Bo ten, no to był... Ale tak czy inaczej, dalej zachowajmy ostrożność, patrzmy sobie pod nogi. Myślę, że tak. Zacznijmy od tego, tak, tym ładnym cegłówkami jeszcze na dachu, tymi dachówkami, przepraszam. Tak. Dachówkowy ten tutaj dom, ten ładny czerwony od góry, którego ładnie tam wcześniej widzieliście na nagraniu. Potem zobaczcie, tak, ten obok. I potem zobaczymy cały główny, ten długi taki po długości, który też tam ładnie był na nagraniu uchwycony. Tylko tutaj musimy się dostać na górę. Na jakiś sposób. No, patrzcie pod nogi, bo można nieumiejętnie gdzieś stanąć i spaść w taką właśnie... Ja tu się przejdę po tym. Macie tutaj pomieszczenia. Przejdziemy po wszystkich. Oj. Tak, takie socjalki, pomieszczenia. O, wyszłem tutaj. Tutaj jeszcze rozdzielenie małe zrobimy. Takie większe pomieszczenie. Też zejściem do dołu. Ładne pomieszczenie. Wyście na dół poszli? O, to idę za wami. To pokażemy później resztę. Idę, bo podobno piwnice są podobno klimatyczne. Możesz zobaczyć tutaj dalej. Aha, tu nie zejdziemy dalej. Co tak? Wow. Zobacz dalej. Wow. Cała hala magazynowa. A może tu był basen? Nie, coś tak, to tak wygląda. Ja wiem. Pentagram. Oczywiście to jest ten zły, czyli ten do nogami nakręcą. Zarysowany tam na przede mną. Tak, teraz poświecisz tam obok, bardziej w prawo. O, widzicie? Pentagram. Tylko ten z złą magią. Tak, to mogło być jakieś pomieszczenie magazynowe, mi się wydaje. Bo to jak basen nie wygląda. Choć może być różnie, bo mógł to być właśnie basen. I takie zejście to było. Albo nie wiem. Co jeszcze było? Jakieś magazyny mogły to być. Przejdziemy tam dalej, nie? Tu po lewej. Tam jest wszystko w porządku. Spokojnie można iść, tylko patrzcie pod nogi. Ale aczkolwiek, no nie ma tutaj jak wpaść gdzieś, coś, nie ma żadnych dziur. Ja idę przodem, bo już tak byłem tutaj. Pozwolę sobie zrobić tutaj małą eksplorację. Tu większe pomieszczenie. I też takie większe, bardziej takie pomieszczenia. No, w sale może podejrzewam jakieś.
O, wejście kolejne do budynku. Już dalej nie ma nic. Tędy można było jeszcze też wejść do budynku. Takie samo wejście jak tam, z drugiej strony. Czyli to jeszcze tutaj w prawą stronę. I mamy miejsce zaliczone. No i tyle. Ja tylko nie byłem tam dalej. A, kolejne wejście do budynku. Też pomieszczenia raczej. Tu nawet wywalone te drzwi. I tyle. I tu już chyba to wszystko mamy z tego budynku. Czy jeszcze coś będzie? Nie. To tylko tyle. A, jest tutaj nawet widać, że jest w dół jeszcze głębiej. Drzwi, a tu też. To też uwaga, tak, tak. Drzwi i front. To znowu kolejne wejście. No i takie pomieszczenie. I wiemy, że to jest piwnica. Tylko patrzcie pod nogi, jak będziecie w tym miejscu. Po nas. Aktywności no, na razie żadnej, tak, zgadzamy się. Zgadzam się, żadnej na razie aktywności. Wszędzie patrzcie, patrzcie wszędzie pod nogi, bo co krok to dziura. To nie są przelewki, możecie złamać nogę, stracić życie. Jak coś. A, no tak, tak. Ale no jeszcze, a wyżej idę, dobra. No to. Idźcie przodem. To jest ta piękna, jak się to nazywa? Dachówka, którą widzieliśmy wcześniej, widzieliście. Piękny pomarańczowy kolor dachóweczki. Tak, wszędzie ta piękna pomarańczowa dachówka. No, dziury w podłodze. To już mówiliśmy. Wow, no jakbyś tak nie popatrzył, to ładnie byś tam. No tam też. Grubo. No to wy się wracacie tamtędy, a ja tędy, albo ja tam przejdę do was. Trzeba, więc patrzcie pod nogi. Tam się ładnie przyroda wkradła. No, tak, widziałem, widziałem. Tu też to widać. Tu już drzewa rosną. Krzewy, drzewa. Nawet wam pokażę jeszcze raz. Patrzcie, drzewa. Krzew już tu jakiś rośnie. Z takich ciekawostek. No, nie będziemy skakać. Jak wchodziłem. Pyk, 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 pyk. Ojej. Mieli tak małe te. No i co to mogło być? Nie wiem. A budynek dość duży. A tutaj było wejście chyba z drugiej strony. A to w takim razie chyba wejdziemy do niego, czy najpierw pójdziemy do tego głównego? Tam z początku, czy... Trzy budynki. No ale to nic nie mamy na razie. Jak widzicie, nie mamy nic. Ale może jak zejdziemy do jakiejś piwnicy, może odczyty już będą. A to tylko moje założenia. Tak, tam dalej jeszcze.
I potem już do tego budynku tutaj przede mną, tego budynku tu, i od tego zaczniemy eksplorację tego najdłuższego pawilonu, można powiedzieć, tych budynków. Tak, my wcześniej byliśmy w tym budynku i tutaj przejeżdżał ten quad. Tak? Aha, dobrze. Wiadomo. Wiemy. Już to tu kilka razy powtarzałem. Tutaj też będzie ciekawie chodzić. Z kamerą na czole. To jest w tym pomieszczeniu. Jeżeli tak. Podejrzewam chłodnie, które mogli trzymać ciała. Lub po prostu chłodnie, które trzymali akurat jakieś materiały spożywcze lub coś takiego. Albo chłodnie, które trzymali ciała. Albo coś takiego, które trzymali ciała. Jest jeszcze taka naklejka? Nie, tylko to jedna. Prosektorium lub coś tego typu, albo... Nie. Albo rzeczy trzymali, jakieś te środki typu, wiesz, leki, nie leki, coś takiego. Albo ciała, faktycznie. Wygląda jak chłodnia. No, nie, nic. No i kadłuba też mi nic nie wskazuje. O, i tu był ten namalowany. Nie taki diabeł, jak go malują. Nie taki diabeł. O, kaplica. Aha. To by pasowało. Tylko co oni tam mogli trzymać w tamtym pomieszczeniu? No kaplica jest niezła. Czyli mamy miejsce, które moglibyśmy wytypować na przeprowadzenie jakiejś sesji, nie? Tu nawet jeszcze ładna ta mozaika się utrzymała. Ta. I patrz, jest kaplica i wszędzie demoniczne rysunki, nie? Tu od tej kaplicy, można powiedzieć, się zaczyna w ogóle cały ten kompleks tego wszystkiego, nie? Całego... Na pewno mamy kaplicę. Czyli kaplica jest... Jak to fajnie wygląda, te rysunki tam z dalsza. Jakby tam coś się na nas gapiło, to... Ten rysunek tego... ludzika z uśmiechem. A to w takim razie, to nie będzie prosektorium, tylko tam musieli trzymać jakieś te... Taki magazynek dla... O, Daniel coś fajnego wyczaił. Bardzo ciekawe. Aha, a tu też nie ma. No, pomieszczenie magazynowe podejrzewam. No, wstyczki, zostały kable w ścianie. Tyle. No, tak, magazyn. Tutaj już też mamy ten budynek. Czyli mamy budynek, ale brak aktywności dalej. Ty, albo możliwe, bo to w sumie kaplica. To ja bym się nie zdziwił, jakby w kaplicy trzymali na przykład ciała. Dobrze, dzięki za przypomnienie. No, tu jeszcze drzwi, ale już się nie zamykają. No dobrze. No i co? To jest ten. To ten główny budynek, co? Nie. Czekaj. Niech się ten zorientuje w terenie. Nie, to jest ten budynek. Główny budynek, tak. Tak, nie szliśmy tylko tędy jeszcze. O, plecak też zostawił. Co jest? Jeszcze coś jest? Jeszcze jest budynek tam z tyłu. A, to są te budynki, do których nie doleciałem nawet tym. A, tak, uwaga.
Właśnie o tym mówiłem, o tych studzienkach. To nie są 2 metry, to są 3, jak nie więcej metrów w ziemię. Także patrzcie pod nóżki, jak tutaj będziecie. Tak, wiem, tylko wolę przypomnieć. Najpierw... Dobra. Ok. Proszę? Boisz się? Na razie nic. A, wiem, o co ci chodzi. Powiem ci, że to jest chyba największy budynek z wszystkich, które tu są. I z tego, co widzę. No, jesteśmy w największym z budynków. Jo, ten korytarz to się ciągnie i ciągnie. I końca nie ma. To jest tylko, wiecie, jedna ściana z tej strony, tutaj ściana na środku i ściana tam na końcu i mamy 3 ściany. I tu są sale ten. No dla pacjentów, nie? Jedyne zgubienia to są tylko jak są jakieś gabinety jeszcze. Czy mamy w dłoniach urządzenia, na które możesz oddziaływać? Jeśli tu jesteś, spróbuj się z nami skontaktować na te urządzenia. Może na nie bardzo prosto wpłynąć. Wystarczy, że podjedziesz w ich pobliże, a one staną się aktywne i zaczną nam coś wskazywać. Jeśli tu jesteś. Ktokolwiek. Chcemy się z tobą skontaktować. Daj nam znać. Możemy porozmawiać. Jeśli chcesz. Jeśli chcesz, tak, dokładnie. Jeśli chcesz z nami porozmawiać. To przesuń się teraz do tych urządzeń. Pokaż nam, że chcesz z nami porozmawiać. Masz na to jedyną i niepowtarzalną szansę. Możesz spróbować podejść i się nam ukazać. Wow. No te korytarze to robią robotę. Tylko żebyśmy się nie zgubili, nie? Zaznaczmy jakoś to miejsce. No ale jak chcesz zaznaczyć to miejsce? To jest... Jakimś charakterystycznym kamieniem? No nie wiem, czy będzie charakter. Wiem! Tu masz to... Wsadźmy kamulec po prostu na ten. Czemu? Tylko ja się nie schylę z nimi na głowie. Jakiś kamień, to na przykład ten, na którym stoisz? Nie, ten co na tym stanąłeś. Włóż go tutaj. I wsadźmy na to właśnie jeszcze tą kostę. No, kamyczek na to i tą kostę postawić. Tą kostę. No i będziemy wiedzieć, to będzie charakterystyczne, bo nigdzie tak nie ma. No, dobra, takie znaki. No i minutkę i przerwę mi zróbcie, bo na czole mnie już to boli. Kamerka na czole. Ty, a to każdy pokój miał wyjście na zewnątrz? Nie, niektóre nie mają. O, ten ma na przykład wyjść. Niektóre mają jakby wyjście na zewnątrz. Dziwnie, gdzie to jeszcze nawet drzwi. O. Okna 2 albo okno i drzwi. Okno 2, okno i drzwi. A tutaj okno i drzwi. No to... Ewidentnie sale dla pacjentów. Wow. Ej, to jest tutaj, gdzie zaczynaliśmy. To jest to miejsce, kojarzę tutaj. Tu żeśmy robili te foty z drona tam z przodu. To jest to miejsce, gdzie ja sobie stąd wychodziłem? Tak. To jest to miejsce, nie? No.
Tak, tak, tak. Kojarzę podłogę nawet. No, no to od tego miejsca kojarzę. Przerwa? Co, piwnicę? Jednak. No dobrze. Wow. To może by... O kurczę. Piękne. To jest tak jakbym był... No mam, mi się przypomina Chrzanów i ten... I stary szpital w Chrzanowie. Jak te piwnice się ciągły kilometrami. Okej. Okay. Dobra. Jeśli chcesz z nami porozmawiać, przysuń się do tych urządzeń. Wskaż nam, że tutaj jesteś. Ty już wyjście na górę? Ała, dostałem komarem na twarz. Chamstwo. Aha, no to tyle. Jeśli ktoś tutaj jest, niech się spróbuje przesunąć do naszych urządzeń. Wystarczy, że podejdziesz do urządzenia, ono nam to zakomunikuje, że się znalazłeś w jego pobliżu. A nam powie, że chcesz z nami porozmawiać. Jeśli tu jesteś, możesz podejść do mojego urządzenia i go wzbudzić. Pokaże nam ono, że tu jesteś i że chcesz z nami porozmawiać. Możesz to zrobić teraz. Możesz tu podejść, wskazać nam, że tu jesteś. Teraz słuchajcie, teraz jesteśmy... Możemy z tobą porozmawiać. Tak? A, wiem gdzie. Bo to jest ten. A tak, 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 to jest to, no. Niezły labirynt. No, niezły labirynt. Jesteśmy w tym... Teraz nie jesteśmy tam, tylko będziemy przyszli. No. Jesteśmy jakoś piwnicą. Nie ma tych... A właśnie, tak, 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 tak. No, no to jest to, to jest ten budynek na środku. To jest ten budynek na środku, tak, tak, tak. No. Ale tu też nie ma nic, na razie. Nic nie chce podejść, nie chce z nami nic rozmawiać. No to są krótsze korytarze, faktycznie. Tam, przyszliśmy tu, tak. Przyszliśmy typowo pod ziemią, no. Musimy się tak samo wrócić. No dobra. Ale na razie jeszcze sobie... Obejdźmy sobie właśnie ten budynek na razie jeszcze. Cały z wszystkimi piętrami. Chyba w takim razie to już jest ostatnie piętro w takim razie. Tak. No toś ładnie to wykminił, Daniel. Albo ci tak przypadkiem wyszło, że nas tak pokierowałeś. Wow. A tak, to było, to widzieliście. Ja bym to wiedział, że tak jest, to byśmy stąd sobie startowali tym dronem. Uff, kurczę. Co wy na to? Pięknie, nawet. Jesteśmy tu. Pewnie to widzicie tu przede mną, nie? Sami.
Ale patrz, widzicie to? Jak pod tak. światłem ten, ile tu się kurzy unosi? Tak, tak. Pyłu? Tam jest to tylko inne energie. Nie leczcie. No. Jesteśmy tu sami na 100%, przynajmniej na razie. No. Tak, że się zjawiał dach. Został... Nawet czuć spaleniznę właśnie, tak. Tutaj nie rozbijamy dalej przechowy. Nie, chyba nie. Jak nam spadnie to drewno na głowę, to będzie gorzej. Nie wygląda to bezpiecznie. To idźcie, ojej, idźcie przodem. Idziemy do tam, gdzie byliśmy. Przyjdziemy do tego powrotu. Przyjdziemy tam, gdzie byliśmy. Do tego głównego budynku tam. Co przecież... O kurde! A, pierwszy upadek. Zjechała mi, wyjechała mi ten, spod nogi ta. Dachówka, tak, tak. Dachówka mi zjechała spod nogi. I się na niej zjechałem. No, będzie pierwszy upadek Pana Jezusa. Muszę iść tak mega delikatnie. Ja świeciłem tą dużą latarką. No. Cały czas tą. Tu zeszła jedna kreska. Kropka. Kropeczka. A moja latarka też. Próbowałem ją włączyć, to... A tą włączyłem przed chwilą, żebyśmy tylko wyszli. Tak. Z tamtego korytarza. I na czerwono już. I ja ładowałem wszystkie baterie na maksa. A moja, no, raz działa, a za chwilę się... A moja się za chwilę zgasi. Stamtąd przyszliśmy czarno? O. Stamtąd żeśmy szli, tutaj. I teraz pytanie, którędy żeśmy... No to musimy i tak wyjść na górę. Bo jesteśmy w piwnicy. A nie tutaj... A nie, czekajcie, tu nie ma tego. Tutaj żeśmy weszli, a nie wiem, jeszcze wydaje, że szliśmy stamtąd. No teraz świeci to. O, zgasło, widzicie? No. I nic. No, nic, nic dupy, nic pituchy. No dobra, mamy tą lampkę na czole. I ona jeszcze tylko jest, no mam nadzieję, że naładowana na 3. O, lepiej. No, ten, typowo, wiecie co. No, nic więcej poza drzwiami i skrytką za schodami. No. Jesteśmy na poziomie 0. Możemy iść dalej prosto, a potem... To zaznaczony punkt. Tak. Może górę. A to może górę. Ale to chodzimy naokoło. No dobra, chodźcie na górę. Tak, to kojarzę. To jest tutaj. O kurde. No. Tyle mogę powiedzieć. Tak, w najdłuższym budynku, który się tam ciągnie za mną i jeszcze się ciągnie tam przed nami. Jeżeli jesteś pacjentem, wydaj jakiś hałas, stuknij w coś. Ostrzegacie nas i chcecie, żebyśmy wyszli z budynku, płyńcie na urządzenie, bądź zróbcie hałas. Wyraźny, głośny hałas. Porusz oknem, drzwiami. Bardzo dużo terenu do zeksplorowania. Przejrzymy, bo tak musimy
Musimy tak, może u któregoś z nas w końcu jakieś urządzenie coś wskaże i wtedy się na tym miejscem, którym nam coś się wskaże, się zainteresujemy. Zatrzymamy się na chwilę i gdzieś jakąś sesję przeprowadzimy, jeśli się coś zacznie dziać. No przechodzimy teraz tym jednym korytarzem. No i końca nie widać. Była długa strona. Tak, tak. No właśnie. No. No i tu już mamy kolejną tą klatkę schodową. A to się dalej ciągnie. O! No nie. Lampka. Zobacz, nagrywa, nie? No ba, przerwa jest. Była przerwa. Mamy dość dużo przerw. Mamy dość dużo przerw, ale... No. Okej. Wracamy do... Dugry. Wow, znowu ślisko. To jest całkiem duży budynek. Ktoś tu na pewno jest. Daj nam znać. Chcielibyśmy z tobą porozmawiać, tylko pytanie, czy ty chcesz z nami? Jeśli tak, podejdź pod urządzenia i nam tutaj wskaż nam coś na tych urządzeniach. Pokaż, że tutaj jesteś i chcesz z nami porozmawiać. O, w końcu doszliśmy do końca tego budynku. Albo do początku, zależy jak patrząc. Nieźle, no zeszło to. Ile to było przerw? Jeszcze wyżej? Łochany boskie. O kurcze. Jeśli tu jesteś i chcesz z nami porozmawiać, wskaż coś na tym urządzeniu, które tu trzymamy. Wystarczy, że do nich podejdziesz. Nie już wystarczy, bo za dużo się jeszcze. No tak, 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 tak. Zrób hałas w tym korytarzu. Jeżeli potrzebujesz energii, zaczerpnij ją z urządzeń. Nie pobieraj energii z nas, tylko z urządzeń. Co chwilę będziemy robić? I jest to samo. Co zaznaczyliśmy na samym dole. Chyba. Gdzie? Mi się wydaje. Tam jak zaznaczyliśmy. Tak, 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 no. To samo jest tu rozwinięcie tam. No, 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 no. Oj, kurczę, tak. No. A, też i to jest przejście, tak. Na, czy jesteśmy, powiem tak. Między tamtym budynkiem, a tym jest przejście nadziemne i podziemne. I my jesteśmy teraz na poziomie tego nadziemnego. Mhm. Czyli pod nami jest po prostu przejście takie zero, że można sobie przejść między budynkami pod tym przejściem nadziemnym, między tymi budynkami. Tak mi się wydaje. To pewnie to byłoby... Później to sprawdzimy. Później to sprawdzimy, tak. Jak już z samej góry pójdziemy, już to już... No jeszcze tak, 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 no. Co mnie zastanawia, czemu na przykład tam są takie dziwne wyjścia na zewnątrz, jest okno, albo jedna salka ma okno i drzwi. I do czego są te drzwi? Czy z tamtej strony... Aaa, wiem! Na pewno na tym piętrze tam z tamtej strony były balkoniki. No to te balkony, ale... Każdy, no... Każdy budynek mógł... Każda sala... Każdy pokoik, który tu jest, bo było ich aż
na jakieś 650 osób, albo i więcej, to każdy... O Jezu. Każdy pokoik ma wyjście na balkon. Ja też nie. O dziwo. Czuję się, jakbym był po prostu w budynku dawnego szpitala, na przykład tego w Szanowie kiedyś, co odwiedzałem. I tam je czułem w Stachu, i tutaj to samo. O kurde. To już fajnie wygląda. Sty, oj, 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 to się wali. Patrz. Ale co to jest? Czemu to jest takie obniżenie terenu? No jakieś poddasze już prawie jesteśmy. O kurde, to się ciągnie tam dalej. Wow. Jesteśmy na dachu. No. Tu jeszcze by się dało wyżej wyjść. I też widać, że płonęło. Tak, to się... To się może zwalić. Nie, tam nie wchodzimy nawet. Ryzykować. No. Wow, jakie malutkie pomieszczenie. Ty, to jest klosz od lampek, które są takie standardowe w szpitalach. No. Ty, to już jesteśmy na samej górze? Jeszcze było. Jeszcze było wyżej. Właśnie, a tam dalej. Mnie właśnie tak zdziwiło, przecież tu jeszcze... Czekaj. Albo mi się wydawało... Albo mi na tej drugiej zielonej przeskoczyło. No, a mogło mi się tylko chyba wydawać. Chyba mi się wydawało. No ale zobaczymy, to może to w nagraniu będzie. O Jezu. Faktycznie. A to ja pójdę. Przejście dla Kowala. No to idziemy na samą górę. Tam właśnie gdzie mamy oznaczone, tylko że od tego piętra. Aha, no. Dolnego, bo tu. Wow. O, jak czuć spalenizną, czujecie to? Ja. Jakby się tylko tą spalenizną oddychało. Może tutaj ktoś z nami jest. Możesz wpłynąć na nasze urządzenia. Bo jeśli nie masz energii, możesz skorzystać z ich energii, z baterii z tych urządzeń. Spróbuj wpłynąć na urządzenia. Dobra, idziemy już na ten taki środek. No. Aha, i to jest to przejście chyba nadziemne do tego kolejnego budynku.
To samo co tam. No. Wiesz co? Chyba, że na ziemi? No. Na ziemię. Nie, nie. To pomieszczenie zostało wypełnione urządzeniami, na które możesz wpłynąć. Przez urządzenie, które miga na niebiesko, możemy porozmawiać. Możesz odpowiadać na pytania. Wpływając z tej strony na tak, a z drugiej strony na nie. Czyli kolor zielony to tak, a kolor czerwony to nie. A także rozłożone są tutaj urządzenia, które także możesz dotykać. Słyszałeś? Tak, słyszałem. Ja słyszałem wcześniej. Stuknęło coś. Trudno. Coś tu będzie. Żeby nie było. Jeżeli ktoś jest w pobliżu, niech się tutaj przybliży, porozmawia z nami. Możesz opowiedzieć nam, o tym budynku, o tym, kiedy tu byłeś, byłaś. Daj znak i porozmawiamy. Wzywam duszę tego szpitala do kontaktu z nami.
czy przybywają tutaj dusze zmarłych pacjentów? Mamy gości. To. Dopiero teraz. Już jest północ. Tam się coś działo od razu, nie? Gdybyś to widział, co się działo pana pałacu. No zobaczę pewnie na filmie, nie? Jakby ktoś ją wyłączył, nie? No tak, tak. No. Obośnięty w legendy. Także słuchajcie, no my nie ściemniamy. No jeśli się nic nie dzieje, to pokazujemy, że się nic nie dzieje. Tak. Wielki, legendarny świątel w lotnicy. No, został ci tylko empat w drzwiach. Ten mini empat. Teraz... Aha, no wróciliśmy, myśmy iść tam dalej. Aha, no faktycznie, faktycznie, tak, tak. Tak, wróciliśmy. Te strzałki na drzwiach. Tak jakby był zjarany, nie? Mhm. Ciemne te. O. Tam na ścianę. Wow. Ej, to są ten, czekaj. Nie, czekaj. Nie. Myślałem, że to będą jakieś te, które znam o postaci, ale... A za wami też jakaś próba zrobienia tego, co jest na tamtej. I tu jest ten, którego na ten stwojak, co go tam zawsze widać, nie? Co go na filmiku widzieliśmy. Tak, demon namalowany na tym. Jeżeli byś na pierwszy wzrzut oka, jakbyś to zobaczył, to byś pewnie stacha dostał. Właśnie zobaczyłem. No ale, a nic nie było, nie? Ten też uśmiechnięty. Wow, ładne. Pustka wypełniona. O, to pusto, to ty masz w głowie. Namalowane tym sprayem. A tu oko jakieś Illuminati? Oko Illuminati. Pustki. Egzystencja człowieka sprowadza się do wypełnienia pustki. Piękne sentencje są na ścianach. I co, tyle? Czy coś dalej? Nie. Będziemy chodzić teraz w tym poziomie. Aha, w tym poziomie i w dół. No okej. Czyli jest tak. Tak i tak. Taka L-ka, albo takie literka, nie przepraszam, literka T, tak, zgadza się. T, no. Zgadza się. Pójdziemy jeszcze do... Jeszcze jest... Są jakieś na pewno jeszcze inne budynki. Ale ten jeden główny, którym już jesteśmy, to można powiedzieć prawie cały zbadany.
Takie 80-95%. Tak, tam. To już wszystko. Padła? Mhm. O. Zróbmy tu SLS-a. Na ścianę, jak to musisz skierować? Nie, będziemy raczej bardziej chyba chodzić. A z nim? Aha, połazić trochę. No, czyli musisz za dużo to. No, złożyć to będzie minuta tylko. To będzie do ładowania. No. Słuchajcie, przeprowadzimy sobie tutaj badanie teraz z urządzeniem SLS Kinect. Przejdziemy po kilku pomieszczeniach w okolicy. No jeśli tu jesteś i przebywasz w tych miejscach, w tych salach, możesz nam się pokazać. Przechodząc przed urządzeniem, które trzymam w dłoni. Jeśli gdzieś jesteś i przejdziesz gdzieś przed kamerą, to ona to zarejestruje. Pojawisz się przed nią. Nawet nie musisz próbować, po prostu jak przejdziesz obok urządzenia, to pojawisz się przed tym urządzeniem. I ja to zarejestruję. No zobaczymy, czy was wykryje. Ty, nie wykrywa was. Ale jaja. Chyba, że muszę podejść bliżej. Tak, dopiero jak podejdę bliżej do was, to was wykrywa. No jeszcze tam pochodzę. Czyli działa. To ja jeszcze pochodzę tam. Jeśli gdzieś tu jesteś, przejdź przed kamerą, przejdź przed urządzeniem. To cię mu zarejestruję. I potwierdzisz tutaj swoją obecność. Pokaż się przed tym urządzeniem. Pokaż, że tu jesteś. Pokaż, że nie życzysz sobie nas tutaj. Jeśli się nam pokażesz, opuścimy to miejsce i tak prędzej czy później to miejsce zamierzamy opuścić. Może nas wystraszysz i opuścimy to miejsce szybciej.
Chyba się nie chcesz z nami pobawić. Nie chcesz nas przestraszyć. Abyśmy się z tego miejsca szybciej wynieśli. Pokaż się gdzieś. Zamanifestuj, że tu jesteś. Pokaż się w którymś z tych okien. Może w tym oknie się pokażesz? Znowu z wami? No i was powinno wykryć. No, ja was ładnie wykrywam. Pokaż się w tamtym oknie. Zamanifestuj, że tu jesteś. Pokaż się. Może w tym oknie się pokażesz? Może gdzieś tam jesteś. Dobrze, kończymy sesję z SLS. Nie chcę się zamanifestować. Was tu widać od razu. Fajnie nagrało. No, tak, jesteśmy. Siodeczek. Ale fajnie czuć przeciąg, nie? O, taki zimno. Wieje taki chłodek. Nieźle tak, od tamtej strony w tamtą stronę tak wieje. A tam żeśmy nie szli.
Tak. To było tam już żeśmy szli, ale w tamtą stronę żeśmy nie szli jeszcze. O, tu te drzwi. Wiedziałem, że znowu coś będzie. Już dobrze, że sobie... Hamie jeden, spadaj. Nie bawię się tak. Nie ma ci by podkładać haków pod nogi, tylko... O, jesteśmy przy... Tak. No wszystko do siebie podobne, a no przez to, że wiesz, byliśmy w tym budynku, przechodząc przez właśnie ziemią i ten, i nawet na dachu, podziemnym przejściem i nadziemnym. I byliśmy w tej literce C, ła, ja się potknąłem znowu, jak zwykle, na literce C byliśmy, czyli tym największym, ciągnącym się przez całe, chyba ze 150 metrów, budynku największym, nie? No w tym właśnie. No i to już byliśmy, nie? No tak, tylko nie byliśmy w tej części tutaj, o, po lewej. I teraz tą Elkę zwiedzimy do tego, do tej... Zwiedzimy do tego, co tam się zaczyna literka T. I tą Elkę sobie tylko zrobimy i będzie wszystko. A czy tam, gdzie nagrywaliśmy to lepsze intro? Tak. No do tamtego momentu trzeba było iść aż przez te całe budynki tutaj po lewej. Przez ten cały kompleks po lewej. Tak, no to jest to, co widzieliśmy też to miejsce. We. No i tu nie byliśmy. Jeszcze. Ale to się tam ciągnie i potem skręca w lewo. W prawo. No dobra, przejdźmy to sobie do... A tu dużo nie ma chyba. To jest ten kawałeczek z samego początku. O, możliwe. O kurczę, co to się... To jest pytanie, co to robią teraz, nie? Woda? Czy jakieś chemikalia? Czy... Weźcie mi, dajcie wejść. Jakie chemikalia to były? Bo wolę rękami nie dotykać. A jak to wygląda? Na co to wygląda? Pisze coś? Do kosmetyków samochodowych. Czekaj, co? Woda jaka? Woda destylowana? Nie. A ktoś chyba wyrzucił, bo... Płyn do mycia naczyń. Ale to jest woda jakaś. Dobra, nieważne. Nie wiem, ktoś tu coś kombinuje. Woda, płyn do mycia naczyń. A w środku woda. O. No, na górze byliśmy, tylko nie w tym, nie tej kondygnacji, o. Czyli, a tutaj w lewo jeszcze chodźmy, Daniel, po twojej lewej. A nie, to jest wyjście, dobra. A, ta, a tam, tak, tak, tam, tak, 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 no. Tam się wróćmy, do góry. A, no to dobra. Chodź, idźcie przodem. Spróbuj wpłynąć na urządzenia. Wystarczy, że do nich podejdziesz. Wystarczy, że do nich podejdziesz. Podejdź do urządzeń, spróbuj na nie wpłynąć. Jeśli nie masz wystarczająco energii, możesz skorzystać z baterii w tych urządzeniach, z energii tych urządzeń. Nie korzystaj z naszej energii, korzystaj z energii urządzeń. Zabraniamy ci skorzystania z energii
naszych ciał. Nas samych. Jak w Wieckim. Albo echo. Albo tam słyszałem tąpnięcie. Chyba tąpnięcie. Albo echo naszych kroków. Oj, podoba mi się ten labirynt na dole. Wow, no korytarz robi wrażenie. O, echo. Echo. Fajne echo. No, korytarz jest niezły. Jesteśmy... To jest ten niebieski korytarz. Chyba tak. Ten? Tak. Jesteśmy pod nim, nie? Tak, dokładnie. Przy tym wejściu, co wychodziliśmy przed chwilą. Co wychodziliśmy na zewnątrz. Tak. No. Mi się wydaje, czy nie wychodziliśmy podobnym wejściem. No właśnie. Czy nie wychodziliśmy podobnym wejściem. No. Mamy gości? Tak. Słuchaj, było, że ktoś łazi wyżej. Jezus. I teraz tu jest to. Tak, to jest to, tak. Ale magia. To jest to, bo w tej dziury poznałem. Tak, to nie było takie... Tak, tak. Dobra. No, patrzmy pod nogi. A to pamiętam za dnia, szliśmy tędy. Coś tam zrzucić. Wow! To nie dziura, tylko na tej ziemi usypane się potknęły. Tak, całe jest. No, zostało nam to. Łazi, no. Też się zgadza, widać. Wybieramy tu jeszcze jakieś pomieszczenie. Byliśmy wyżej, no. Tak, też tu byliśmy.
Aha, no przecież. Wyłączyłem lampkę. Tak, dokładnie, kojarzę miejsce. Tam jest ten pręt, co go mijaliśmy, co się na nim potknęło Dawid, a ja go ominąłem. No, to ten pręt ominąłem, a Dawid tam zahaczył. No i to jest ten koleś z Fallouta, tak. Ten na wprost. Kaplica. I tam z SLS-em i z wszystkim zrobić, no. Tego odcinka. Tak, może. Także przekonam to stwierdzić, ale... Na razie budynek jest. Dla nas nie ma tu aktywności. Nieaktywny. No, dobrze, mam ręce w pogotowie. Tutaj te cegły wszystkie są tak śliskie. Staniesz na jakimś kamyczku i jedziesz. No. No ja to mam pecha po prostu. Ale dobrze, przynajmniej się czuwam i nie śpię, bo... Będziemy, bo tam są te wąwozy. Co są? Tam są takie, wiesz, te... A te wąwozy, no to są te dziury, to nie, musiałbyś skakać przez to. Chodźmy naokoło tym korytarzem. Tak, tam ta. No. Wyjdziemy znowu. Tak, tym naszym wejściem. Ja to mam pecha. Ja to się już raz się wywaliłem. I teraz prawie o mało nie zjechałem ze schodu. Ale jestem, na szczęście jestem cały. O kurde. Sorry. Nie pomyślałem o tym, żeby zrobić właśnie główny korytarz. Sesję? Już malutko. Nie czuł, że wieje. Nie. Dobra. A, tu je mam. Nie, tu mam te... Nie GoPro, tylko... Tylko falówki. Ostatnia szansa, aby skontaktować się z nami w tych budynkach. Idziemy za niedługo do kaplicy. Nie widzimy cię. Podejdź do tego urządzenia, które miga na niebiesko. Z tej strony kolor zielony. Z tej strony kolor czerwony. Odpowiadaj na pytania, które ci zadamy. Żeby był klimat, zrobimy tak. Ty! Nie wiem, ale wyłączyłem światło. Czyżby coś... Czyżby w końcu coś? No dobrze, mamy pierwszy kontakt. Czy rozmawiamy z pacjentem tego szpitala? Czy możesz wydać jakiś hałas? To jest... Ja... Albo odpowiedział nam na wcześniejsze pytanie, albo czy możesz wydać nam hałas? Powiedział, że tak. O kurde.
że poczekaj, aż będzie niebieskie. Czy bytujecie w korytarzach zamiast w pomieszczeniach? Na to by wychodziło. Tutaj mamy odpowiedzi, a jesteśmy w korytarzu. Mało ręku odrazujemy. Tak po cichu? Nawet się nie jąknął. Włączyłem i postawiłem. Nie sprawdzałem. Więc jeżeli odpowiedziałeś, bądź odpowiedziałaś na drugie pytanie, to wydaj hałas. Uderz w coś. Jeżeli odpowiedź była na pierwsze pytanie, rozmawiajmy dalej i odpowiedz na pytanie, które jest obecnie zadane. Czy jesteście tylko w korytarzach? Dziękujemy za odpowiedź. Straciłeś bądź straciłaś życie tutaj w tym szpitalu? Obok tego urządzenia, które miga na niebiesko, są inne urządzenia, które możesz dotknąć. Spróbuj to zrobić. Kolejne pytanie. Czy to prawda, że wielu żołnierzy straciło tutaj życie? Kolejne pytanie. Czy to prawda, że ten szpital powstał w 1937? Tak, 1937. Roku? W 1937 roku. Dziękujemy za odpowiedź. Jeżeli to ty odpowiadasz na te pytania, zlokalizuj to samo urządzenie w innym miejscu. Potwierdź jeszcze raz. Potwierdź, że jesteś przy tym urzędzie.
Sprawdzam teraz. Hmm? Tutaj nie wieje w ogóle. No nie wiało. Też tam. Przykładałem tam dłoń, też nie wiało, no. Trzymał chwilę dłużej, ale. Zobaczymy teraz. Urządzenie, na które odpowiadasz, przez które rozmawiamy, znajduje się teraz w korytarzu, na podłodze. Nie jest już na parapecie. Jeżeli ty odpowiadałaś, bądź odpowiadałaś nam na pytania, zapal jeszcze raz na zielono. Zlokalizuj to urządzenie. Na nowo. Zadamy jeszcze parę pytań i wychodzimy stąd. Więcej się już nie zobaczymy. Czy ten budynek przestał funkcjonować w 1993 roku? Czy to prawda, że jest to poradziecki szpital wojskowy? Czy chcesz, abyśmy stąd wyszli? Czy w tym korytarzu jesteś tylko ty? Wydaj hałas. Zrób to teraz. Pożegnaj się z nami i wpłyń na urządzenie. Jakiekolwiek znajdujące się tutaj w otoczeniu. Niebywałe. Dziwne, że tylko na parapecie było odpowiedzi. A już na samym korytarzu nie ma nic. Nie ma to wiatru. A wiatru nie było. Na korytarzu też nie ma przeciągu. Aż tak mocnego. Tutaj w ogóle nie ma przeciągu. Dzisiaj jest znikomy wiatr. Jest może 2-3 km na godzinę, ale to nie wieje tutaj w budynku. Nie podążaj za nami. Zabraniamy.
znikome ślady aktywności paranormalnej. Ostatnie starcie z Legnicą w kaplicy. Idziemy. Znajdujemy się teraz przy kaplicy. No, wychodziliśmy z niej wcześniej na Urbexie, jak robiliśmy tu Urbexa, tak. Więc widzieliśmy. I to jest ostatnie, co możemy tutaj zrobić. No. No, dobrze, możesz tam gdzieś zostać. Też z Danielem tutaj możemy stać, mniej więcej, i zadawać, żeby nas nie było widać. Jeżeli ktoś przebywa w tej kaplicy, zostawiam tutaj takie urządzenie, które możesz wpłynąć. Z tej strony kolor zielony to odpowiedź tak. Z tej strony kolor czerwony to odpowiedź na nie. Zadam pytania, które możesz odpowiadać. Spróbuj zrobić to w ten sam sposób, jak ci pokazałem. Czy ktoś tu przebywa w tej kaplicy? Poczekaj teraz, zaświeci się niebieska lampka. Przeprowadzimy dalszą część rozmowy. Czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą? Jeżeli jesteś mężczyzną, zaświeć na zielono. Jeżeli kobietą, zaświeć na czerwono. Korzystaj z energii urządzeń.
Nie chcesz się z nami skontaktować? Wydaje jakiś hałas. Czy w tej kaplicy stało się coś złego? Czy w którymś z budynków szpitala stało się coś złego? Potrafisz się tutaj zamanifestować? Dotknij innego urządzenia. Jest to rozłożone, to jest sporo urządzeń. Pokaż się. Przejdź ten. Czerp energię z baterii urządzeń. Niemieccy żołnierze dokonali tutaj mordu. Zostań w tym miejscu, nie podążaj za nami. Żegnamy się. Jeżeli się z nami żegnasz, zaślij na ziemi. Aż jestem zdziwiony. Jestem zdziwiony, zszokowany, że się tu nic nie dzieje. No ja cały czas nagrywam, także... Czerwone. Czerwone. Chcieliście zobaczyć to, widzicie? Nie, no aż oczom nie wierzę. Pełna odpowiedź. No nie. A ty jakieś zadawałeś ostatnie pytanie? Nie, żegnałeś się. I żeby za nami nie podążał. Czy to oznaczało, że mamy stąd wyjść? Jeszcze raz zapal czerwony.
Jeżeli mamy stąd wyjść w tym momencie, zapal jeszcze raz tą samą biorę. Czerwoną. Tak samo wpłynęło, jak przed chwilą. Aha, no to wychodzimy. Do tego, że nie było tego kontaktu z nim. Nas nie chcieli. Dobrze, wychodzimy. Wychodzimy, ale jeszcze odpowiedz na ostatnie pytanie. No, nie chcę z nami rozmawiać. Ostatnie pytanie. Nie chcecie kontaktu z ludźmi? Nie chcecie się kontaktować z ludźmi? Czy to prawda? Tak, z brakiem odpowiedzi chcę nie dać taką do myślenia. Chyba tak, że jak nie chcę gadać, to nie chcę gadać. Co jest, kurde? Plątane to. Czyli w tym momencie mamy wyjść. Już żadnych pytań. Czekaj. Czyli nie pożegnasz się z nami. Mamy opuścić miejsce. I przy tej kaplicy kończy się nasze śledztwo. Jak widzieliście przed chwilą, w tej kaplicy coś nas tu nie chce. Więc tylko w tej kaplicy jest jakaś aktywność. I tam w jednym budynku była mała znikoma aktywność. Niestety, nie wiem, czy to tylko nasze badanie tak wygląda, czy ktoś jeszcze miał podobnie. Bo wszystkie filmy, jakie widzieliśmy, no to spora aktywność. Spora aktywność, tak. A my, można powiedzieć, jesteśmy rozczarowani. Jesteśmy rozczarowani, no. Aktywność na koniec, to znaczy rozczarowani. W połowie rozczarowani, coś to jednak było. Tutaj. Ale tutaj coś nas ewidentnie nie chciało. Nie chciało, tak. Dlatego wyszliśmy już po prostu stąd. My już nie przeszkadzaliśmy postaci, która nas nie chce. Dokładnie. Także no, mamy nadzieję, że pomimo małej aktywności odcinek wam się spodobał. I lecimy dalej. Temat Legnica jest zamknięty. Spełniliśmy swoje takie małe marzenie. Chcieliśmy tu przyjechać za wszelką cenę. To nam się udało. Spędziliśmy super czas. Przygoda była niesamowita. Nie mieliśmy jakoś za dużo. Gdzieś tam się goście. Trochę osób chodziło, ale nie wpadliśmy na nikogo. Tak, ale ogólnie dużo momentów jest takich wręcz cichych, więc bardziej tak. Myślimy, że wyszło w miarę fajnie. Także dziękujemy za oglądanie odcinka. Zapraszamy na kolejne. Zapraszamy na kolejne. Do następnego. Do następnego.